O, jedzonko się upiekło. Ludzie, nawet nie wyobrażacie się coś, wyobrażacie sobie, co się działo, że to taką nazwę podczas waszej nieobecności. Ej, gdzie te cholerne grzybki tutaj, okej. Okay. Co mnie nie wyobrażacie, co się działo, jak sobie tak po prostu przysłowiowo grałem dla zabicia czasu, ogólnie rozwijając ten. Teoretycznie powinien był wam nagrać odcinek w momencie, jak już tworzyłem tutaj ten cały warsztat i piec. Mielibyście to nagrane, ale nagranie się spieprzyło i nie mogłem wam tego nagrać. I ogólnie troszkę widzicie sobie, zwalniałem ulepszeń, między innymi tutaj mam ten cały warsztat kowalski. Czy jakby to nazwać, mogę dzięki temu sobie na przykład jakieś pikachs i tak dalej robić. Czyli po prostu te części, które mi będą bardzo potrzebne w przyszłości i wykutapiać żelazo, bo nie wiem, dużo rzeczy się udało odblokować. Ale co się działo, to za chwilę zobaczycie, zaraz wam wskoczy fragment nagrania, jedyny, który mi się udało uratować. Ogólnie już grobów trochę naprawiliśmy, to też wam zaraz potem pokażę. Niestety nie mogłem wam... Niestety jak tamte nagranie się spieprzyło, ogólnie chciałem wam nagrać to, co się działo i część tych rzeczy, które tutaj zdobyłem i tak dalej, bo część fabuły została zawarta w tym, co nagrywałem, ale no, jakby nie było, straciłem to nagranie niestety bezpowrotnie. Nagranie, na którym nasz główny bohater jest zmuszony przysłowiowo poznać, zmuszony i to dosłownie poznać świętego Inkwizytora, nawet się z nim zaprzyjaźnić. Trzeba będzie, mówiłem, lepiej się będzie spiknąć z wiedźmą. O co chodzi, to zaraz zobaczycie. Balą wiedźmę. Zmusili mnie do tego. Chciałem przeżyć. To się nie dzieje. To się nie dzieje. A nie mogłem odmówić, bo by mnie skazali na śmierć. Musiałem przyjść na tą paskudną ceremonię. Obrzydliwą. Myślę, że zostanie przyjacielem wielkiego Inkwizytora, nie będzie takie złe. Hej, sprawdźmy to. A, nie możemy przeszukać zwłok, szkoda. Także ten, no. To już wiecie, co w tym odcinku będzie. No, i co myślicie? Wiecie... Może macie rację też, jak mówicie, że nie musiałem koniecznie jakoś specjalnie z tym Inkwizytorem się dogadywać, ale wydaje mi się mimo wszystko, że to było trochę lepsze podejście, lepsza decyzja. Nie wiedziałem, co mnie spotka, jeśli się z nim nie dogadam. Mam tu zwłoki, nie mam zwłok. Znaczy, że odpaliłem ognisko bez powodu. Wracając do tematu cmentarza, no to mamy go już ładnie odtegowanego i mamy już prawie 7. Ej, mamy 7? Czekajcie. Tak, mamy na 7 ładność cmentarza. Więc jak będę w stanie to naprawić, to będzie mi już dużo ładniejsze, ale muszę mieć odpowiednie przedmioty do tego. A co pogadam jest z księdzem w sam raz. Odrestaurowaliśmy trochę cmentarz, to możemy fixed graveyard. I fixed graveyard. Ej,
patrzcie, ja będę teraz, jak to się mówi, muszę urządzał. Możemy gadać, co chcemy. Nie jest takie złe. A jeżeli będziemy mogli je wydekorować jeszcze. O, create prior for fight. Ficht. Mniejsza to. Perk. Prior. Kolejny ty. Ej, patrzcie. Strady prior ceremony. Casual prior. Ej, czy ja mogę coś nowego tworzyć dzięki temu? Ej. Serio, czy ja mogę zjeść dzięki temu nowego tworzyć? A to mam jakieś kurde religijne te, czyli co, że to mi podwiększa religijność, a tutaj możemy budować coś. Nie, nie możemy budować specjalnie, bo nie mamy rzeczy odblokowanych. Czyli czekajcie. Może możemy zejść w dół? No tak, nie, not yet, jeszcze nie możemy. Czekajcie, przez sprawdzić, czy w technologiach mi coś nowego wskoczyło, typology. Właśnie, fight, to jest to, co mówiłem, comfort, fight, charge bench, świeczki. Ej, robimy czarną mszę w którymś epizodzie. Może dogadamy się z wiedźmą. Liar. To jest czar. Ej, czy to jest jakieś zaklęcie? Prayer for prosperity. Ej, tak się zastanawiam, co mi będzie dawać ta cała modlitwa. To mnie ciekawi. Czy to może coś mi dać jakiś... Ej, bo może jeśli będę jechał, to... Ej, czy to mi może dać tą niebieskie punkciki wiedzy? Ej, ja to muszę sprawdzić, ludzie. Jeśli odprawianie tej ceremonii może mi dać niebieskie punkciki wiedzy, to będzie się cieszył. Ach. Tak, super musza. Potem sobie sprawdzę. No fajnie. I co teraz? Aha. Co nam tu wypadło? Halo? Halo? Ej. Czy jakieś tam itemy wypadły? Czekajcie, bo nie mogę tego zebrać. Usa. Co tu tam temu mi zaszło? Zaszło fate. Ej. Dlaczego mi jest potrzebny fate? Żeby coś, ale czekaj. Jaka inspiracja, co? Tak jak myślałem, to niczego mi się to specjalnie nie przyda. Przecież tu mamy ten cały bench, teraz możemy go poużywać, nie? Chociaż nie, nie możemy, kurde. A tu jest jakieś coś. Ej, tego możemy użyć? Nie. There's nothing here. Tam już mogę zejść. O, mogę zejść, patrzcie. Jej! Build study table, ale dlatego będziemy potrzebować konfikalne coś tam flasków. To możemy naprawić? Nie, to musimy zniszczyć chyba. To samo się tyczy tego. Ej, ludzie, to jest zajebiste. A będziemy mogli studiować. A co ja mam studiować? Ej, czyli że co? Biorąc na przykład sobie, nie wiem, kurde, skrzydło nietoperza. Mówiąc fejta, a problem science jeszcze. Ej, ty, to jest ten, to, a do tego potrzebuję science, a skąd będziemy brali science? Ktoś wie, bo mnie to bardzo zaciekawiło, kurde. Będziemy takim szalonym naukowcem w kościele. Brzmi szalonym naukowcem w kościele. Zniszczę sobie te całe meble, bo są beznadziejne. Robimy nowy wystrój czy coś. Remont. Ludzie, remont robimy. Książki. Ej, mi brakuje właśnie miejsca, by się płynku i obrazujemy kwiatki i usnę. Te kwiatki jeszcze zdobędziemy. Właśnie. Ej, książki. Ej, chwila, kwiatka. Czy ja teraz mogę książki jakoś robić, czy coś? Nie wiem, teraz mam jakieś dostęp. Ja tu jeszcze mamy craftingi, których jeszcze nie mamy odblokowanych. A właśnie, mam brick and reading. Blokowany Gittering All Box. Church Workbench. Clean Paper. To w sumie to już mogę z wejścia odblokować. W ogóle ja tu już miałem prawie 60 parę tych. Prawie 60 parę tego czerwonego, 50 parę niebieskiego, czy zielonego. Ale niebieskich punkcików jeszcze nie nabiłem, a niebieskie są za spiritual i wiedza. To jest coś takiego. Mogę to clearować? Nie mogę, muszę mieć odpowiedni item, żeby zrobić temu clear out. Dobra, robimy porządki.
ksiądz, nowy, znaczy jako nowy właściciel kościoła, jesteśmy nowym świeckim właścicielem kościoła. Świeckim? No, świeckim. Chyba dobrze mówię. Ej, znowu mam za mało miejsca na itemy. To jest denerwujące czasami. No, zjemy sobie jabłki. Jagódek mamy dostatkiem, kradniemy je sąsiadowi. Ale ze mnie zły człowiek, nie? Kradnę sąsiadowi jagódki. Dobra. Rąbać, 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 rąbać i jeszcze raz kiedy rąbać. Robimy porządki. O, a to z tym mamy tutaj połączenie. A tutaj mamy tego całego tego. Czyli możemy go Ej, to ja mam połączenie z własnym domem tutaj. A tam jest jakieś wejście dalej. Ej, to jest naprawdę ciekawie. Pomijając to, że tutaj mamy czwórkę, łączko, którego nie mamy dość itemów, i ten table, gdyby też nie mamy dość itemów, wiecie, a ten, i będziemy tu mogli dość dużo webbenchów w widzę wstawić. A tutaj jest study table, czyli ten table już mamy. Czekajcie, 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 bo to jest coś, czego nie możemy zrobić nic z tym. Musimy studiować różne rzeczy. Ale potrzebujemy mieć do tego science. A żeby mieć science, prawdopodobnie byśmy musieli znaleźć tego całego czwórkę, wiesz. Mhm. Studium. Wiecie co, wydaje mi się, że prawdopodobnie będziemy zmuszeni znaleźć tego całego gościa, który jest tym całym... Jak mu tam... Ej, tutaj nie mogę nic odprawiać, nie? To po prostu tu jest. Ale muszę, mogę spróbować jeszcze raz. Aha, czyli następnego dnia będę mógł znowu odprawiać jakieś tam mszy czy coś. Msza czy coś. A teraz znowu mogę grać... Ekshumati... Ej, czyli tam ekshumacje... Ej, tam ekshumacje możemy sobie załatwiać. Citizen, Redwood Citizen, Aristocrat, czekaj, Citizen? Ej, ale możemy zostać Citizenem, jeśli mamy odpowiedni ten. Ludzie, zostałem Citizenem. Chyba właśnie. Redwood Citizen, Redwood Citizen, Redwood Citizen, Papers, Stampas. Trade sens, arystokrat. Ej, kim możemy zostać arystokratą? Ej, wiecie co? Jakby to dziwnie nie zabrzmiało. Dzisiaj wiem, że aspirujemy na miano władcy tego. Będziemy aspirować do miana lorda i zostaniemy władcą ciemności, czy coś w tym stylu. A na razie zapieprzamy do domku, żeby załatwić te sprawy typu różnego. Musimy poczekać na nowego trupa. Jest taki czas, że przywożą je codziennie, a jest taki czas, że nie przywożą ich codziennie. Czasem męczące. W ogóle mam jeszcze trochę tego żelaza? Nie, już nie mam w sensie metalu na żelazo. Więc mogę wrócić do deski, do łezki. Tu wszystko ten. O, mamy notesy. Patyki mi się potem jeszcze przydać mogą. To mi na razie niepotrzebne, W ogóle największym problemem jest to, że muszę... A właśnie, mieliśmy tej czaszce przynieść piwo. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale mieli... Czaszka chciała od nas piwo, ta cała, co jest w kostnicy. Ale to pójdziemy do niej kiedy indziej i na razie pójdziemy sobie wykopać trochę... No właśnie, nauczyłem się już bić mieczem. Na spacji się bije mieczem. No jak pójdziemy do czaszki dać jej piwo, to pewnie pójdziemy wtedy, jak już będziemy mieli pieniądze. W sensie... Zwłoki nam dowiozą, poprawka, nie pieniądze. Ej, żelaza tu trochę mamy jeszcze, więc kopimy, panowie. Ludzie, kopiemy żelazo potrzebne, cenne i w ogóle, jak sobie dość żelaza zrobimy, będziemy mogli gwoździe i w ogóle wszystko robić. Potem dojdzie do tego, że w końcu uporządkujemy sobie wszystko, trochę bardziej. No, mamy 4 kawałki rudy żelaza, a więcej już nie wykopiemy, to ten, zawracamy. Tin, a właśnie, jeśli będziemy mieli dość itemów, będziemy mogli tutaj to, bo to powiedzmy kompleks Iron Parts i English, Polish, kurde. Ej, tego nie będziemy wykopywać, czy mnie zastanawiam, czy ktoś to wykopał, to by tu dalej rosło drzewo, craft. Ale tych normalnych parców jeszcze nie możemy robić, widzę na to. Wychodzi tych skomplikowanych parców, nie? A mamy tylko jeden taki skomplikowany part. Artes, craft, nie mam dość fuela, żeby to wsadzić tutaj, ale tego muszę próbować, bo będę próbował na 120 tego fuela. Co za tym idzie, musimy na razie iść tutaj i przekimać naszą postać chwilkę. Potem zajmiemy się tworzeniem, wytapieniem metalu, bla 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 i tym podobnych pierdół. Dobra, na razie wstaniemy.
I'm so refreshed. Tak, jest bardzo wypoczęty, bo chwilkę. Wypoczęty, bo tylko chwilkę. Ciekawe, kiedy mi się uda tylko więcej zdolności kucharskich czy coś. Ten właśnie. Ile mogę firewoodów zrobić? Więcej. 12 około. Czyli znaczy, że musimy ściąć drzewo jakieś. Jesteśmy zmuszeni. Urąbać jakieś drzewko. Wyrąbać, wyciąć, wysiekać, haha. Ja nie wiem. A nawet nie, bo mamy już trochę kłód. To znaczy, że musimy wejść do safa. Dobra, saf, would be that. Dobra, powiedzmy, że 6. A ja muszę przejść się cały ten i w ogóle ustawienie tego dość ciasne jest. Mam nadzieję, że zmieści mi się wszystko, co muszę zrobić tutaj, robić wszystko tutaj. Znaczy te narzędzia i tak dalej. I idziemy po coś do zjedzenia w domu. Nie bez powodu sobie ciepłem sporo mięsa ostatnio. Tego to. Gdyby nie to, że water jest raczej nieprzydatny na razie do spożycia czy coś, to ten, to bym go wziął sobie. Pum. Dobra. No tam się klikało, okej. Dobra, już zjemy chleb. I zjemy sobie mięskę, dwa kotleciki. Pomijając fakt, że to było mięso człowieka, które wyciągłem ze zwłok, ale chlebek znalazłem przestarzały w piwnicy, to nasz bohater chyba się już choruje. Ej, ile ja tego zrobiłem? Dobra, mi szatę. Tu mnie tyle tych narąbiam drzewka. Pum. Musimy iść znowu coś do zjedzenia. Chyba. Właśnie tak będzie potem opierać część naszej rozgrywki. Będziemy mieli bardziej zdolną postać. Większość czasu będziemy spędzać na pracy, a będziemy przy sobie nosić dużej ilości jedzenia. Jakiegoś bardziej odżywczego, żeby w razie momentu, jakby nam się skończyła energia, móc ją spożytkować. Znaczy po prostu nie musieć iść spać, tylko móc dalej robić ze względu na to, że się to zje i tym robić. To jest tego, przyszłość tej gry. Znaczy w sensie przyszłość naszej postaci w tej grze. Ejku. To ten no... 120 fuel. I craft potrzebujemy do tego 120 ingoty zrobić. No a że nie bardzo mam teraz jak produkować jedzenie, to teraz naszą postać przekijmamy. Wyjdzie mi trochę, widzę, dłuższy filmik chyba. Ale dobrze, będzie coś tam, będzie materiał dobry. W ogóle nawet sobie nie wyobrażacie, jaki mam, kurde, ciężki... drugi tydzień. Ciężki czas, ciężki tydzień, ciężki w ogóle. O, właśnie dzwonił ten, trzeba lecieć, bo zwłoki nam dowieźli. Jakby gdzieś mnie nie miało, zwłoki nam dowieźli. Trzeba je, żeby się nimi zająć. Grzebać ich nie będziemy. O, osiołku! Czemu mi zwłok wrzucasz? Ej, co ja z nimi mam cholerne ośle dać? Ej, co to takiego? Ej, właśnie się poślizgłem na kupie. Ja nie wierzę, to moja postać się poślizgła na kupie. Widzieliście to? Ojej, teraz wszyscy będą zwracać uwagę na to, że tam, że odrestaurowałem kościół. No ja nie mogę, no i co jeszcze mi powiedzieć? Wiem, że odrestaurowałem kościół, starałem się. Te zwłoki są w dość dobrym stanie, body skin i tak dalej. Wyszanić to. Moglibyśmy w pierwszej kolejności zrobić temu clear out.
Kościół jest zamknięty tam. Jeśli byśmy zabili tego Clear'a, to mielibyśmy dostęp od razu do kościoła. Popierdzielać kościół i tutaj ten mnie. Ej, ej, patrzcie. Patrzcie na to. To jest już taki... Główny bohater ma po prostu poślizg. Zbieramy. Zbieramy kupę posła. Ej, serio to zebrałem? Ej, czy ja to mam w akwipunku właśnie? Nie, myślałem, że będę miał nawóz. Jeżeli cholerny kurde koń obrócił mi podwórko czy coś. Jak będę miał dwa kamienie i simple iron barce, to mi będą ciała same wpadać do kostnicy. Dobra, wracając do tego autopsji. W ogóle w kostnicy te ciała będą się tak psuć. Więc ten, no. Flash. Jeśli pogrzebię te ciało, dostanę za to dodatkowy cash i będę miał ładniejszy cmentarz. Jeśli wyjmę to, ciało będzie wyglądać trochę gorzej, ale potrzebuję mięsa. Także ten. No dobra. Dobra, idziemy ten. Idziemy grzebać ciało, wyjąłem z niego mięso. Ale ze mnie zły człowiek. Wyjąłem mięso ze zwłok i potem je zjem. Jestem bardzo złym człowiekiem, dobra. Miejsce na nagrobek. Nie będziecie samotni, moi drodzy zmarli. Dobra. Możemy się nie przejmować. Tutaj sobie wykopać ładny trumn, ładne miejsce na grób. Na nieboszczykach. Mamy quality 5, super. Teraz lecimy po zwłoki, zaraz je pochowiemy, a potem zrobimy odpowiedni przedmiot, żeby... A potem zrobimy odpowiedni ten, żeby te zwłoki ładnie wyglądały w grobie. Że w sensie ładne grupy zrobimy tym zwłokom. A i sam najlepszy fakt tego, że jeśli potem możemy, kurde, wiecie co, gdyby nie to, że myślałem, że można wykopywać zwłoki i zakopywać do woli, to myślałem, że mam genialny pomysł, sposób na zarabianie. W sensie, bierzesz, jak to się mówi, zakupujesz zwłoki, potem je wykupujesz, ale exhumation, premission kosztuje tyle samo, co normalne grzebanie, więc... Ech, szkoda słów. Jedyne, co bym chciał ekshumować, jedyny nagrobek, który bym chciał ekshumować, znajduje się, gdzieś tu się znajdował, czekajcie, zaraz wam dokładnie powiem, który nagrobek chciałbym ekshumować. Biorąc pod uwagę to umiejscowienie, to chciałbym ten nagrobek ekshumować, ten jeden. Bo jest po prostu w beznadziejnym miejscu. Ale pomijając to, to musimy lecieć, zrobić kolejne ładne ozdoby na nagrobek i w ogóle to chyba będzie koniec odcinka, walniemy kolejną ozdobę na nagrobek i tyle. Bo już mi więcej czasu antenowego, że tak powiem, nie starczy. Ale wydaje mi się, że chyba mi nie starczy. Ogólnie już kamienia nie mam dość, żeby zrobić. Prawda? Gravesite'a, no, ja musimy gdzieś wykopać jakiś byle jaki kamień. Się skoczyć jeszcze na szybko. Szkoda, że nasz bohater czasem nie może pobiegać. To było bardzo przydatne. Cholera, no slime mi się do dupy dopiero pieprzył. Dobra, kopaj to szybko, bo nie mamy czasu na ten slime. W ogóle ze slime'ów widziałem, idzie bardzo mocne potiony robić energetyczne. Jest spoko. To ten, wracając do tego, tutaj pyk. Serio, fajnie, że można, jak to się mówi, potiony zrobić jakiś slime'om i to takie mocniejsze. Dobra, robimy teraz nagrobek. Zdążymy, damy radę. Tak, udało nam się jej zrobić ten. Tutaj nie, Woodworks Marksa nie będziemy robić. Będziemy robić... Ej, przecież był jakiś sposób na odzyskanie energii. Jak trzeba mieć kwiatki i grzyby i jak nazbieramy ich wystarczająco dużo, to będziemy mogli trochę odzyskać energii. To ten kwiatek. I te drzewa w ogóle mogę ściąć. Grzyb. Kwiatek. Nie, ten kwiatek. Dla kwiatki. Już. Grzyby. Jeśli nazbieracie wystarczająco dużo kwiatków, grzybów i w ogóle takiego kurde gówna, jesteście w stanie dzięki temu wykonać questa. Mam jakieś zdanie, ogólnie się zająć pracą przy swoim konie.
Nie polecam jedzenia surowego mięsa, nic nie daje. W sumie nawet chyba nie można nic z tym zrobić, nawet go chyba nie można zjeść. Ale ogólnie takie zbieranie byle jakichś grzybów randomowo i ten... Poleca się. Bieganie po tym i zbieranie grzybów. Wszystkiego co się uda. Kwiatków, grzybów. Ileś energii, które przywracają w miarę optymalna na tyle, by móc wykonać na luzie questa. Czy inną czynność. W ogóle na 21 minut, 1 minut materiału. Ten film wyjdzie dłuższy. Już. Tylko jednego jeszcze grzyba zjemy. Będziemy mieli dość energii, żeby zrobić ten ładny nagrobek. Chyba i tak będziemy musieli naszą postać przekimać. Wychodzi na to. Ale chcę, jak to się mówi, na koniec tego materiału zrobić ładną trumnę, znaczy ładny ten, dla naszego nowego nieboszczyka. A, prawie zdążyłem. Mówiłem, no. W zależności od tego, co robicie, jeśli wystarczająco dużo wasza postać zje, jesteście w stanie dużo dokonać. Dobra, pomijmy to, weźmiemy, jak to się mówi, te dwa chlebki i te dwa mięska. No, ja będę w stanie ten jestem w stanie to dokończyć. Pogrzebać tego człowieka i wykonać tą pracę do końca. Ej, czymś nie chcę robić. O, dobra. Lecimy szybko, ludzie, lecimy. Byłem zmuszony zjeść. Więc wiecie, poświęciłem dla was mój cenny chlebek i mięsko i nakarmiłem mojego beznadziejnego grabarza, więc liczyłbym na jakąś tą aktywność pod filmem i w ogóle radość czy coś, jakieś takie pozytywne nastawienie na tą jakże wspaniałą serię o byciu osobą, która zajmuje się ludzkim pochówkiem, ponieważ jest to bardzo funkcja w naszym społeczeństwie, ważna, no. Gdyby nie oni, to walałyby nam się wszędzie trupy czy coś. Nasz cmentarz na razie wygląda słabo, ale jak się nauczę większej ilości rzeczy, albo raczej poprawka, to będę umiał robić. No to będziemy mieli ładne ładne toniczki. Także ten, no, dziękuję wam w tym materiale, to wszystko dziś na dziś. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Trzymajcie się i pa, pa.